Witajcie drodzy YouTubowice, Kazan z tej strony. Dzisiaj zrecenzuję dla Was zestaw o numerze 1860 od Kobi serii Action Town Szczęśliwy Ogrodnik. W zestawie tym znajdziemy 40 elementów oraz dwie figurki. Przyjrzymy się wszystkim tym częściom, jak i tym figurkom. Zapraszam do recenzji. Na początku rzućmy okiem na pudełko. Z przodu znajdziemy ilustrację przedstawiającą wszystkie elementy wchodzące w skład tego zestawu tego tytułowego tutaj ogrodnika jakąś panią no i oczywiście numer zestawu liczba elementów figurek informacje o możliwości zadławienia i o tym że produkt jest nieodpowiedni dla dzieci poniżej lat 3 no i tutaj informacja że współpracuje z, z klockami innych marek tutaj mamy informację made in poland co nas bardzo cieszy Wiek zalecany 5, wiek taki niezalecany od 0 do 3 lat. Tutaj seria pierwsza 2015, jest to tegoroczna premiera. No i z tyłu mamy pokazaną funkcję zestawu. Jedną, że się kręci wiatrak. Tutaj figurki w troszkę innym ustawieniu. U góry mamy kod do zeskanowania, przenosi on nas na stronę Kobi. Tutaj figurkę w skali 1 do 1. No, i tak się prezentuje to małe pudełeczko, bardzo ładne, estetycznie się na półce prezentuje, atrakcyjnie, mi się bardzo podoba. Należy także zwrócić uwagę, że jest wykonany z grubego kartonu i przy tych małych ściankach jest bardzo wytrzymałe. To ciężko z tym coś zrobić, naprawdę zniesie trudy transportu, nawet jak z tym kurier będzie rzucał i nie wiadomo co robił. Klocki powinny do, dojechać do nas w stanie nienaruszonym. W zestawie znajdziemy oczywiście instrukcję, jak ten zestaw zbudować, ten wiatrak i kosiarkę praktycznie. Tutaj pokazane jest, jak zbudować konewkę z dwóch elementów. Standard Kobi, wyszarzane elementy. Nic tutaj odkrywczego nie znajdziemy. Instrukcja jest szyta, to tylko kilka stron. Tutaj reklama innych zestawów. Tutaj też też możemy się zaopatrzyć, powiedzmy, w wózek widłowy czy ambulans. A elementy zapasowe, jakie znajdziemy w zestawie, jest tego troszkę. Tutaj mamy takie oto ośki i zaczepiki. Tu zaczepik. Jeden brązowy. Szara ośka do kółek. Taka żółta, pionowa. Tutaj dostajemy także kółko zapasowe. Ja je zaczepiłem, żeby się nie zgubiło. I dwa. Kwiatki różowy, taki dość jasno różowy i niebieski. Te kwiatki ja proponuję od razu wykorzystać w modelu, ale no to zaraz sobie obejrzymy. Tak prezentuje się tytułowa figurka Szczęśliwego Ogrodnika. Zdejmiemy jej tą prostą niebieską czapeczkę, ponieważ zasłania ona trochę na druku twarzy. Widzimy tutaj gogle, takie żółte, nadrukowane oczka, brwi. Na twarzy uśmiech jest odlany, nie jest nadrukowany. No i figurka posiada prosty nadruk ogrodniczek na torsie, niebieskie spodnie. Z tyłu nie posiada nadruku. Ten nadruk, ja go nie lubię. On musi odejść. Według mnie jest poniżej standardu tego, na co stać Kobi. I przez niego figurka wygląda po prostu ubogo. I chciałbym, żeby Kobi zaczęło stosować Jakieś bardziej szczegółowe nadruki tych ogrodniczek, żeby te figurki wyglądały atrakcyjniej. Poza tym figurka chodzi z oporami, nie mam do niej absolutnie żadnych zastrzeżeń. Druga figurka w zestawie jest to figurka kobieca. Tutaj jako akcesorium dostała konewkę, ma niebieską spódniczkę, nóżki. No i nadruk na torsie w takie kwiatki białe na żółtej koszulce. Na szyjnik z jakichś czerwonych korali. Tutaj ten nadruk jest mało kontrastowy. Taki na nagraniu jak i w życiu. Ciężko go przez to dostrzec. Na twarzy znajdziemy także nadruk. Nie jest on przekoszony. Jest dość prosty, jednokolorowy. Oczka, brwi, usta. No dość ładnie to wygląda. Mamy także włosy. Tutaj je już, myślę, mogliśmy oglądać. Na moim kanale przy okazji recenzji Farmy, farmy, tam była podobna figurka. Tutaj pragnę zaznaczyć, że ta szyja bardzo ciężko wchodziła w tą główkę. Ja musiałem tutaj troszeczkę skalpelem popracować, żeby w ogóle tą główkę założyć, żeby nie pękła. Tak ciężko było właśnie zmontować tą figurkę. Tutaj pragnę, to już się powtarza. W tych, w tych żeńskich figurkach. Pragnę, żeby Kobi poprawiło jakość wykonania tego, za to będzie odjęty punkt. To tak nie może niestety być, żeby no, no, trzeba było używać jakichś narzędzi do montażu klocku. Tutaj pragnę, żeby pojawiła się poprawa. No sama figurka jest ok, tylko właśnie ta jakość wykonania potrzebuje dodatkowego szlifu. Tak prezentuje się gotowy zestaw. Mamy tutaj wiatrak wraz z kwiatkami, no i taką trawką, której wiecie, że ja jej nie lubię, bo ona się wypina. Tu widzimy te kwiatki różowe, niebieski, są po jednym na te łodygi. Dostajemy kwiatki zapasowe i ja proponuję je od razu zamocować. Wtedy wygląda to troszkę lepiej. W zestawie jest również kosiarka. Kosiarka to dość pomysłowa konstrukcja. Wykorzystująca takie żółte koło, po prostu zamocowane u góry. No Wygląda w miarę atrakcyjnie. Ma tutaj kółka różnych wielkości. Figurka żeńska nie może złapać się tego uchwytu tutaj, tak jak figurka męska może to zrobić, i jak jest to pokazane na, na opakowaniu. Ona musi złapać się tych zębatek, jeśli chce mieć jakąkolwiek szansę operować tą kosiarką nie jest to takie połączenie systemowe no jednak da się to zrobić i można tej kosiarki również tą figurką używać tutaj nie uświadczymy w tym zestawie żadnych klocków nadrukowanych poza figurkami wszystko jest takie jak widać ten wiatraczek jest dość pomysłowy tak zaszepiki poprzyczepiane do tego kółka Kosiareczka też, no bardzo takie proste, żadnej filozofii tutaj nie ma. Myślę, że każdy poradzi sobie z montażem. Pytanie tylko, czy to jest to, czego szukamy. Przejdźmy do podsumowania. Fakty cenowe. Zestaw w chwili, w której nagrywam ten materiał, na stronie Kobi kosztuje złotych niecałych 17. Ja zapłaciłem za niego 15,32. Co daje w przeliczeniu 38 groszy na element. Tutaj należy jednak policzyć troszkę inaczej, ponieważ mamy dwie figurki. Na figurki liczymy oczywiście bardziej sobie należy cenić niż pojedyncze elementy. Dlatego ja uważam, że cena tego zestawu jest jak najbardziej atrakcyjna. Tutaj odejmę punkty za mocowanie główki w figurce żeńskiej Tutaj to nie może tak być, że ja muszę używać jakichś narzędzi, żeby to pasowało. Kobi, tutaj proszę was, żebyście dopracowali to, żeby to się ładnie składało. No i odejmę także za ten nadruk na torsie tego pana, no bo on jest już za prosty. Uważam, że on jest poniżej standardu Kobi i dla mnie osobiście jest nieatrakcyjny. Ta figurka, no nie podoba mi się w nim po prostu. Widzę, że on ten nadruk jest. No, taki nie chcę używać tego słowa, no ale dobrze, niech będzie tani i bardzo mi się nie podoba. Kolejny minus będzie za to, że nie znajdziemy w zestawie żadnego klocku z nadrukiem. Coś ciekawego można było tutaj wymyśleć. Może nadruk na tym bębnie, pokazujący markę kosiarki, kosiarka firmy Kobi czy jakaś tam. Coś tutaj mogłoby się więcej dziać. Ogólnie tutaj brakuje także narzędzi dla tego ogrodnika, tych ładnych grabi, które ma Kobi. Na przykład on tego tutaj nie dostaje. Coś by mu się przydało, dostał tylko konewkę, na no, czym on ma pracować kosiarką. Tylko no coś, coś więcej mogłoby się tutaj dziać. Nawet kosztem tych elementów zapasowych, których dostaliśmy, dość sporo. No ale chciano się zmieścić w tych 40 elementach. Ta konstrukcja wiatraka wieloczęściowa, no co zabrała nam kilka elementów tutaj, no i tak to wygląda. Należy podkreślić również, że płytka w zestawie jest prosta. Tutaj Kobi nie daje fuszery, zawsze jest to na poziomie. Dlatego finalna ocena dla tego zestawu to 7 na 10 Zachęcam Was do komentowania, czy się z nią zgadzacie, czy nie. Z chęcią sobie poczytam. Pragnę także zaprosić Was wszystkich na Mój fanpage na facebooku na polubienie go, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja już kończę. Oglądaliście recenzję Kazana. Pozdrawiam Was. Cześć.